Gdy na wysokiej grządce dojrzewają pomidory, ale pachnie, to znaczy, że mamy środek sezonu. Co to jest ta wysoka grządka? Po prostu skrzynia wysokości około 60 cm, wypełniona na dole zrębkami, grubymi częściami resztek roślinnych, tutaj kompostem, a w tej części żyzną ziemią do uprawy. W tym odcinku opowiem, jak do maksimum wykorzystać możliwości uprawy roślin, które stwarza nam wysoka grządka. Startujemy, jak tylko zrobi się ciepło, i wysiewamy rzodkiewki, o, a także sadzimy rozsadę sałaty. W kwietniu posadziłem też poziomki, które jak widzę teraz, o, mają już piękne owoce. To są pierwsze owoce, które dojrzały na wysokiej grządce. A sałata w czerwcu wygląda właśnie w ten sposób. Już wybija w pędy kwiatostanowe. Można wyrwać albo zostawić na nasiennik. A teraz, gdy dojrzewają pomidory, mamy jeszcze czas sadzenia ziół, więc w wolne miejsce, aby dobrze nasłonecznione, wtykamy nasze ziółka. Tutaj bazylię, proszę bardzo. I właściwie do końca letniego sezonu mamy grządkę zagospodarowaną. Oczywiście korzystamy z tych ziół w każdej możliwej sytuacji. Nie zapominajmy też o jesiennym sezonie na poplony, czyli znowu rzodkiewce, znowu pysznej sałacie, którą można będzie zbierać aż do listopada. I gdy zabraknie ziemi, bo ta ziemia ciągle osiada, to dosypmy. Są gotowe zestawy i można z nich korzystać.